Moi najdrożsi widzowie, wykorzystując tą sytuację, że przed chwileczką nakręciłam dla Was ten poprzedni film o spotkaniu gwiazd, chciałabym przekazać Wam coś, co zostało mi ujawnione w czasie mojej dokładnie przedwczorajszej wędrówki. Wiąże się to z naszym ostatnim rytuałem dla Matki Ziemi. Pamiętacie, opowiadałam Wam o tym, że gdy moi dziadkowie, gdy moi rodzice jeszcze nie mieli telewizora, gdy ja byłam bardzo, bardzo mała, lub ten telewizor był takim później wynalazkiem, który bardzo, bardzo rzadko się włączało, to nasz świat był dużo piękniejszy, ponieważ bardzo wiele było czasu, było takich inspiracji do opowiadania różnych historii. I ludzie, zanim wstąpiła w nasze życie telewizja, a również internet, bardziej zajmowali się tą naturą dookoła, zajmowali się tym, co jest w miejscu, w którym mieszkają. I pamiętam, u moich dziadków były bardzo szczególne miejsca. Były miejsca, w których można było spotkać węże w koronie, w których można było odwiedzić diabelską grotę, smoczą jamę i tym podobne. I te legendy przekazywane z pokolenia na pokolenia, one były żywe. I te miejsca również były żywe. Gdy odwiedzam to miejsce, w którym w tej chwili mieszka moja kuzynka, to zawsze każdy kamień, każdy głaz, każda łąka, każde drzewo kojarzy mi się z tymi opowieściami i rzeczywiście te istoty tam mieszkają. Wystarczy je przywołać i one przychodzą, ukazują się. Jeżeli ktoś ma otwartą tą duszę, aby je zobaczyć. I nasunęło mi się takie przemyślenie, że wówczas ten świat był o wiele piękniejszy, ponieważ każde miejsce, w którym mieszkaliśmy, było wypełnione przez te istoty innych wymiarów. Od czasu, gdy pojawiła się telewizja, gdy pojawił się internet, to większość ludzi spędza czas obserwując sztuczny świat i nie zwraca uwagi na to, jakie cudowne istoty, jakie piękne istoty są wokół nas. I tu jest taka moja inspiracja, moi drodzy, która pojawiła się od tej istoty, która ujawniła mi się pod wyglądem białego kota, abyście może spróbowali robić coś takiego, co ja znam od mojego dzieciństwa i robię to do dzisiaj. Gdy jestem w jakimś miejscu, zaczynam komunikować się z istotami tego miejsca. I są miejsca negatywne, miejsca wypełnione taką nieprzyjemną energią i możecie wówczas spotkać różne dusze zabłąkane, które nie przeszły do światła. Możecie spotkać różne bardzo, bardzo dziwne rzeczy. Nie należy się ich bać, moi drodzy, ponieważ to tylko strach Was osłabia. Jeżeli się czegoś boicie, no to może to być dla Was niebezpieczne, ale jeżeli Wy jesteście otwarci i pełni światła, to nic Wam nie grozi. I są również miejsca tak zwanej mocy, miejsca, w których spotkacie te istoty bardzo pozytywne, bardzo dla Was potrzebne. I wystarczy czasami przenieść się w myślach do tego miejsca, skontaktować się z tym miejscem i już poczujecie się lepiej. Często pytacie mnie, jakie miejsca pielgrzymek Wam polecam, do jakiego miejsca powinniście się udać. Jak wiecie, ja w moim życiu widziałam już tyle miejsc i z pewnością jeszcze dużo więcej zobaczę. I mogę Wam powiedzieć jedno, że miejsca tak zwane rozreklamowane, bo miały tam miejsce jakieś cuda, jakieś wizje, jakieś objawienia, są bardzo często o wiele słabsze niż Wasze własne miejsce mocy. Wasze własne, tylko Wasze, które Wy znaleźliście, do którego Wy się udajecie, które Wy wypełniacie Waszą pozytywną energią. Ponieważ do tego miejsca, takiego rozreklamowanego, przychodzi bardzo wiele osób chorych, bardzo wiele osób, które szukają cudów. I one, ich energia, często negatywna, przykleja się tam. I potem, gdy Wy tam przychodzicie, ona może na Was przeskakiwać. Staram się to mówić bardzo prosto, ale wiem, że rozumiecie, co mam na myśli.
Natomiast wasze miejsce, które wy odnajdziecie, miejsce wypełnione światłem, miejsce, które kochacie, które szanujecie, istoty, z którymi się tam spotykacie, ono da wam prawdziwą siłę, bo jest tylko i wyłącznie wasze. I wy możecie być w jakimś bardzo dużym stresie i nagle zamykacie oczy i przenosicie się do waszego miejsca, komunikujecie się z tymi istotami i już odczuwacie ich pozytywny wpływ na wasze życie. Rozglądnijcie się dookoła was. Rozglądnijcie się, gdzie jest wasze miejsce mocy. Które miejsca was przyciągają, które was odpychają. Które istoty działają na was pozytywnie, a które negatywnie. I te negatywne, dlaczego one próbują się z wami skontaktować? Może chcą wam coś przekazać. Bardzo często jest tak, że w jakimś miejscu coś się wydarzyło, coś złego. Ktoś zginął tam w jakichś dziwnych okolicznościach i ta dusza, ona wystarczy, że wam przekaże to, co się stało i już będzie mogła w spokoju odejść. I nie bójcie się niczego, szukajcie waszych miejsc mocy, miejsc, które działają na was pozytywnie. Miejcie oczy szeroko otwarte, które miejsca działają na was negatywnie i tych należy raczej unikać, bo nie każdy ma w sobie tą siłę, aby z takimi istotami komunikować i może to również mieć jakieś tam negatywne konsekwencje. Dlatego was zachęcam, szukajcie waszych miejsc mocy i zamiast spędzać czas na bezsensownym jakimś oglądaniu jakichś dziwnych rzeczy w telewizji, które są przygotowane, które są wypełnione informacjami, obrazami, które działają negatywnie na was. Idźcie na łono przyrody, idźcie na łono natury i szukajcie kontaktu z tymi prawdziwymi istotami. Nie tymi sztucznymi, stworzonymi przez człowieka i jego fantazję, ale tymi prawdziwymi. I wierzcie mi, że jeżeli będziecie chcieli, aby one wam się ukazały, to wam się ukażą. Dziękuję za waszą uwagę i zapraszam na nasze kolejne spotkanie magiczne. Wasza Maria Bukarti.